Tytuł kursu: elementy podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Moduł: rodzaje transportu miejskiego. Temat: rozkład jazdy. Jestem kierowcą autobusu od kilkunastu lat. Transport miejski to tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy ludzi przewożonych z domu do biura, z pracy do sklepu, z kina do domu. Autobusy kursują praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. I tak rok po roku. Coraz więcej linii, coraz więcej pasażerów. Jak nad tym zapanować, jak zaplanować i przede wszystkim jak komunikować pasażerom ofertę przewozową? Najlepszym rozwiązaniem jest dobrze funkcjonujący rozkład jazdy, obejmujący trasy, przystanki i godziny odjazdów. Musi być opracowany według określonych zasad, zapewniających jego dostosowanie do potrzeb przewozowych i warunków ruchu. Zobaczcie, jak wygląda przykładowy rozkład jazdy. W celu stworzenia dobrego rozkładu jazdy konieczne jest dysponowanie wynikami badań o charakterze pierwotnym, stanowiącymi dane dotyczące popytu, czasów jazdy oraz obsługi przystanków. Oto przykładowy wykres prognozowanego udziału transportu publicznego w realizacji potrzeb przewozowych w Piotrkowie Trybunalskim do 2020 roku. Wykres pokazuje wzrost zapotrzebowania na transport publiczny w kolejnych latach. Z wykresu wynika, że wraz z upływem czasu będzie wzrastało zapotrzebowanie na transport publiczny w Piotrkowie Trybunalskim. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorstw komunikacyjnych, zarządów komunikacji miejskiej i operatorów pełniących rolę organizatorów usług dostrzega konieczność wzrostu atrakcyjności oferty przewozowej i racjonalizacji swoich wyników ekonomiczno-finansowych za pomocą odpowiedniego ukształtowania rozkładu jazdy. Badania pokazują, że transport miejski zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej ludzi decyduje się na korzystanie z transportu publicznego, ponieważ jest on zdecydowanie tańszy. Ważną kwestią jest także ekologia w dużych miastach. Wzrasta świadomość ekologiczna ich mieszkańców. Aby komunikacja miejska sprawnie działała, potrzebne są dobrze funkcjonujące rozkłady jazdy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.